Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. W 1949 roku Chiny oficjalnie zdelegalizowały tak zwane małżeństwa duchów. To starożytna praktyka sięgająca 3000 lat wstecz. Jeśli młody mężczyzna lub młoda kobieta zmarli przed ślubem, rodzina organizowała dla nich ceremonię ślubną, aby w zaświatach nie byli sami. Ta praktyka nadaje nowe znaczenie słowom, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Straszne jest to, że w Chinach nadal dochodzi do takich ślubów. W 2015 roku z cmentarza w pewnej wiosce skradziono 14 ciał zmarłych kobiet z zamiarem sprzedania ich i wydania za nieżyjących już kawalerów. Księga Apokalipsy mówi nam, że w ostatnich dniach diabeł będzie zwodził za pomocą spirytyzmu. Zostańcie z nami. Będziemy mówić o tym w programie Apokalipsa Teraz. Nasze dzisiejsze studium dotyczy duchów zwodzących. Będziemy mówić o błędnych przekonaniach związanych z tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Sprawdzimy, co Biblia mówi na ten temat. Gdzie ludzie idą po śmierci? Kiedy tam idą? Jak zwykle wyszliśmy na ulicę, żeby posłuchać, co nasi obywatele myślą o tym wszystkim. Czy duchy istnieją? Co się dzieje, kiedy umierasz? Jestem otwarta na możliwość, że kiedy moje fizyczne ciało umrze, moja dusza, mój duch, cokolwiek to jest, będzie krążyć po świecie. Twoje ciało gnije, a jeśli masz szczęście, ludzie o tobie pamiętają. Myślę, że idzie do nieba. Mam nadzieję, że pójdę do nieba. Tylko to trzyma mnie przy życiu przez ostatnie kilka miesięcy. Reinkarnacja. Człowiek przeistacza się w zwierzę albo ducha. Myślę, że ma miejsce reinkarnacja. Ja chciałabym być delfinem. Myślę, że po śmierci trafiasz do poczekalni, gdzie czekasz na to, co dalej. Wierzę w to, że mamy duszę i że możemy rozmawiać z kimś, kto już nie żyje. Nie doświadczyłam tego osobiście, ale wierzę, że jest to możliwe. Wierzę, że możesz widzieć i czuć pewne rzeczy. Istoty z zaświatów mogą do nas dotrzeć, ale myślę, że to nie działa w drugą stronę. My nie mamy takiej możliwości. Wierzę w duchy. To dobre pytanie. Wierzę, że w moim domu jest kilka duchów. Nie wiem, czy pochodzą z czwartego wymiaru, czy są to duchy osób zmarłych. Ten dom ma ponad 150 lat. Istnieją duchy i inne byty. Wierzę, że ludzie mają pewnego rodzaju energię, którą wydzielają i która zostaje z nami. Kiedy umierasz, ta energia musi nadal gdzieś być. Myślę, że istnieją, ale wyrywa się je z kontekstu. Wcale nie są ubrane na biało, jakby miały na sobie kostiumy. Duchy istnieją. Pracuję tutaj i jest to najbardziej nawiedzone miejsce, w jakim kiedykolwiek pracowałem. Nie wierzę w duchy. Nigdy nie widziałem ducha, więc... Jak widzicie, przyjaciele, mamy tutaj całkiem szerokie spektrum różnych punktów widzenia, jakie społeczeństwo amerykańskie wyznaje na temat śmierci, duchów, nieba i tego, co dzieje się z człowiekiem, gdy umiera. Gdzie udamy się po odpowiedzi na te pytania? Oczywiście do Biblii. Zanim jednak do niej zajrzymy, przejdziemy się po cmentarzu. Czy kiedykolwiek tak robiliście? Szliście przez cmentarz, być może będąc na czyimś pogrzebie i czytaliście napisy na nagrobkach? Niektóre z nich naprawdę łamią serce. Na przykład obok grobu młodej kobiety jest grób dziecka, które zmarło tego samego dnia. Od razu pojawia się myśl, że być może zmarła podczas porodu. Czasami widzimy groby całych rodzin. Obok leży ktoś, kto dożył 115 lat. Czytanie napisów na nagrobkach jest więc bardzo interesujące. Niektórzy w obliczu śmierci wykazują się poczuciem humoru. To jeden z takich nagrobków, które widziałem. Napis głosi: mówiłem wam, że jestem chory. Mam całą kolekcję zabawnych sentencji nagrobkowych. Jedna z nich mówi: 22 czerwca Jonathan Fiddle wypadł z rytmu. W mieście Tarmont w stanie Maryland na jednym z nagrobków czytamy: tutaj leży ateista, wystrojony, ale nie ma dokąd pójść. Jeszcze inny napis. Tutaj leży Johnny Yates. Wybaczcie, że nie wstaje. Na cmentarzu w Union Town w Pensylwanii czytamy: tutaj leży ciało Jonathana Blake'a. Wcisnął gaz zamiast hamulca.
Wiem, to straszne. Silver City w Nevadzie. Pod trawą i pod drzewami leży ciało Jonathana Pease. Pease, czyli Groszek. Jego tu nie ma, jest tylko Strong. Groszek został wyłuskany i poszedł do Boga. Cmentarz Boot Hill w Arizonie. Lester Moore pracował jako zawiadowca w firmie Wells Fargo i na jego nagrobku umieszczono napis: tutaj leży Lester Moore o krok od 44 lat, nie mniej, nie więcej. Ale był taki jeden napis, którego nigdy nie zapomnę. Znalazłem go chyba na jednym z cmentarzy w Anglii. Zatrzymaj się, przyjacielu, kiedy tutaj przechodzisz. Też kiedyś byłem taki jak ty teraz, a ty niedługo będziesz taki jak ja teraz. Przygotuj się więc, że kiedyś za mną podążysz. Bardzo głęboka poezja. Słyszałem, że pewien uczeń zatrzymał się obok tego nagrobka, przeczytał napis i kredką dopisał swój komentarz. Nie pójdę w twoje ślady, dopóki nie dowiem się, jaką drogą poszedłeś. To bardzo ważne pytanie. Co się dzieje, kiedy ludzie umierają? Gdzie się udają? Nawet spacerując po cmentarzu, można stwierdzić, że panuje pewne zamieszanie w tej kwestii, również na cmentarzach chrześcijańskich. Będąc na tych małych wiejskich cmentarzach, czy to metodystycznych, czy to baptystycznych, czy jeszcze innych, widać, że jeden nagrobek mówi: nasza ukochana matka odpoczywa w ramionach Jezusa. Stąd wziął się skrót RIP, Rest in Peace. Ale już na kolejnym nagrobku czytamy: nasza ukochana matka śpiewa na złotych ulicach. I zaczynasz zastanawiać się, jak jest naprawdę, śpiewa czy śpi? W świecie chrześcijańskim panuje duże zamieszanie w kwestii tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. A zaczniemy od pewnej historii biblijnej. W 28 rozdziale pierwszej księgi Samuela, to prawie koniec tej księgi, czytamy o królu Saulu. Saul zaczął jako dobry król. Biblia mówi, że przewyższał innych mężczyzn o głowę, był wierny i silny. Jednak lata mijały, a on stawał się coraz bardziej pyszny, zaczął buntować się przeciwko Bogu i przestał okazywać mu posłuszeństwo. Stopniowo Bóg zabierał Saulowi swojego ducha. Biblia mówi, że w tym czasie miała miejsce wielka wojna pomiędzy Izraelem, którego Saul był królem, i Filistynami. Saul prosił Boga o prowadzenie. Niestety doszedł do momentu, w którym zasmucił Ducha Świętego. Bóg nie przemawiał już do niego przez proroka, przez świątynię czy przez kapłana. Saul postanowił więc: znajdźcie mi wróżkę, potrzebuję informacji. Ale przecież wróżbiarstwo jest zakazane. Znajdźcie mi wróżkę. Cóż, znaleźliśmy jedną, która ukrywa się w jaskini Endor. Saul udał się do tego duchowego medium i powiedział: wywołaj dla mnie ducha proroka Samuela, który prowadził mnie, gdy zostałem powołany na króla. Wróżka wypowiedziała kilka zaklęć i pojawiła się zjawa utrzymująca, że jest prorokiem Samuelem. Przekazała ona Saulowi bardzo zniechęcającą wiadomość, którą można streścić w słowach: wkrótce będziesz ze mną, ty i twoi synowie przegracie tę wojnę. I dokładnie to się stało. Saul uwierzył tej fałszywej postaci. Następnego dnia podczas bitwy z Filistynami Izraelici, a przede wszystkim ich dowódca, nie mieli odwagi. Saul był zniechęcony otrzymanym przesłaniem i wojska izraelskie zostały pokonane. Biblia mówi, że Saul i jego trzej synowie zginęli, a Izrael został rozgromiony przez wroga. Tak mówi 1 Samuelowa 31:6. Tak zginął Saul i jego trzej synowie. Zobaczmy jednak, co na ten temat mówi pierwsza księga Kronik 10:13. Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności oraz dlatego, co zostało szczególnie podkreślone, że zapytywał również o wyrocznie wieszczkę. Jest to coś, czego Biblia nakazuje nam unikać jako dzieła sił ciemności. Nie próbuj komunikować się ze zmarłymi. Pismo ostrzega, że w ten sposób nawiążesz kontakt jedynie ze złymi duchami. Za chwilę powiemy o tym, co według Biblii dzieje się z człowiekiem, kiedy umiera. Przechodzimy więc do naszych pytań. Pytanie pierwsze w naszym studium. Czy zjawa, którą widział Saul, rzeczywiście była prorokiem Samuelem? Co mówi Biblia? Pierwsza Królewska 22:22. I odpowiedział: wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wiemy, że diabeł potrafi oszukiwać i zwodzić. On jest duchem kłamliwym.
Są to bowiem czyniące cuda duchy demonów. Jest to prezentacja na temat Księgi Apokalipsy. Mówiłem wam, że stanowi ona prawdziwy kalejdoskop wszystkich innych ksiąg i nauk biblijnych. Zaglądamy więc do tych innych ksiąg, żeby zebrać to wszystko w całość. Apokalipsa 16 mówi, że w ostatnich dniach nieczyste duchy wychodzą z ust bestii, smoka i fałszywego proroka i udają się do królów ziemi. Saul był królem, aby zgromadzić ich na wojnę Armagedon. Oczywiście skończy się to ich porażką, ponieważ występują przeciwko Bogu. Jest to odbicie tego, co działo się w Starym Testamencie, kiedy królowie byli opanowani przez złe duchy. Pytanie drugie. Czy zmarli wracają na ziemię, żeby rozmawiać z żywymi albo ich straszyć? Słyszeliśmy, jak ludzie na ulicy mówili: o tak, wierzę w duchy, mój dom jest ich pełen, pracuję w najbardziej nawiedzonym miejscu. Co Biblia mówi na temat duchów? Czy one istnieją? Czy zmarli mogą kontaktować się z żywymi na tym świecie? Oto, co Biblia mówi na temat człowieka, który zmarł. Księga Hioba 14:21. Jeśli jego dzieci doznają czci, on tego nie wie. Jeśli są wzgardzone, on tego nie widzi. On nie ma pojęcia, co dzieje się z jego potomstwem na ziemi. Księga Koheleta 9. Będziemy czytać wersety 5 i 6, a potem 10. Bo ci, którzy żyją, wiedzą, że mają umrzeć, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają więcej żadnej zapłaty, gdyż pamięć ich idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich zazdrość i ich nienawiść już zginęły i nie mają więcej udziału na wieki we wszystkim, co dzieje się pod słońcem. Oznacza to, że nie wracają na ziemię i nie mają nic wspólnego z niczym, co dzieje się w tym życiu. Żywi wiedzą, że umrą, ale umarli już nic nie wiedzą, aż do zmartwychwstania. Czytamy dalej, bo w grobie, do którego idziesz, nie ma żadnej pracy, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. W grobie o niczym nie wiedzą, nie wykonują żadnej pracy, nie mają mądrości. Zgodnie z Biblią są pogrążeni w nieświadomym i pozbawionym snu w śnie. Gdybym był zbawiony i po śmierci od razu poszedłbym do nieba, pierwszą rzeczą, którą bym uczynił, byłoby wielbienie Pana. Zobaczcie, co mówi król Dawid w Psalmie 115, 17 werset. Umarli nie będą chwalili Pana. Podobne słowa wypowiada Ezechiasz, Psalm 6, 5. Bo po śmierci nie pamięta się o Tobie. Biblia opisuje zmarłych jako tych, którzy o niczym nie wiedzą, są nieświadomi. Przyjaciele, zrozumienie, że umarli nie kontaktują się z żywymi na tym świecie, jest bardzo ważne. Kiedy ktoś twierdzi, że widział ducha, oznacza to, że być może widział zjawę. Być może wydaje mu się, że skontaktowali się z nimi jego krewni, ale Biblia informuje nas, że szatan zwiódł 1/3 aniołów, którzy w wyniku buntu razem z nim znaleźli się na ziemi. I teraz ci upadli aniołowie, nazywani złymi duchami i demonami, oszukują i zwodzą ludzi. Izajasz 38:18. Bo nie chwalicie grób, ani nie chwalicie śmierć. Kiedy człowiek umiera, w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli. Przestaje myśleć o czymkolwiek. To tylko kilka ze wszystkich wersetów biblijnych, które wyraźnie mówią, że zmarli nie kontaktują się z żywymi. Pozwólcie, że zajrzymy jeszcze do 8 rozdziału Księgi Izajasza, wersety 19-20. A gdyby wam powiedzieli, dowiadujcie się od czarowników i od wierzchiarzy, którzy szepcą i mruczą, odpowiedzcie, czy lud nie ma dowiadywać się u swego Boga? Czy ma się radzić umarłych zamiast żywych? Czy żywi mają szukać informacji u zmarłych? Do prawa raczej do świadectwa, czyli do prawa i do proroków, a jeśli nie chcą, niech mówią według tego słowa, w którym nie ma żadnej zorzy. Wyraźnie widać, że Bóg zabronił szukać rady u wróżbitów, ponieważ nie mówią oni zgodnie z Jego słowem. Nie powinniśmy tego robić. Zostańcie z nami, a dowiecie się więcej na ten temat. Biblia mówi w kontekście śmierci, Hiob 7:10, nie wróci więcej do swego domu. Nie przyjdzie, żeby nawiedzać swój dom. Ludzie umierają i śpią spokojnym snem. Kto, zgodnie z Księgą Apokalipsy, posiada klucze śmierci? Czy medium może przywołać kogoś zmarłego? Nie. Biblia mówi, że tylko Jezus ma taką moc. Moc życia należy tylko do Boga. Diabeł nie potrafi stworzyć życia, ani go przywrócić. Apokalipsa 1:18.
Ja jestem żyjący, byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła. Piekła, czyli grobu i śmierci. Tylko Jezus posiada tę moc. Nie mają jej czarownicy ani nekromanci, żadne medium, ani żaden spirytysta. Żeby więc zrozumieć kwestię śmierci, spójrzmy uważnie do Biblii i zbadajmy, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. W jaki sposób Bóg stworzył człowieka na samym początku? Czytamy. Stworzył Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nos dech życia. I stał się człowiek duszą żyjącą. Zauważcie, że nie jest tutaj powiedziane, że Bóg dał człowiekowi duszę żyjącą, ale że człowiek stał się duszą żyjącą. To bardzo ważne, ponieważ niektórzy uważają, że kiedy Bóg tchnął dech życia, człowiek otrzymał duszę. A tutaj chodzi o połączenie ducha życia i ciała, które razem składają się na duszę. Biblia mówi, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Chrystusa. Kiedy więc Jezus uformował Adama na swoje podobieństwo, formując wszystkie części ciała i narządy z prochu ziemi, dał Adamowi pocałunek życia. Tchnął w niego dech życia i człowiek zaczął oddychać. Bóg podarował mu ten dar, tę energię, tę esencję życia i wtedy człowiek stał się duszą żyjącą. Co więc dzieje się, kiedy człowiek umiera? Odwrócenie procesu stworzenia. Pytanie piąte. Co dzieje się podczas śmierci? Proch wróci do ziemi, jak przedtem był, a duch wróci do Boga, który go dał. Bardzo często na nabożeństwie pogrzebowym pastor cytuje słowa wypowiedziane do Adama. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Pamiętam, jak pewnego razu chłopiec przyszedł do swojej mamy i zapytał: Mamo, czy to prawda, że Bóg stworzy człowieka z pyłu? Kobieta odpowiedziała: Tak, synu. Mamo, czy to prawda, że kiedy umieramy, obracamy się w pył? Tak, synku. Mamo, zajrzałem pod moje łóżko i tam ktoś jest, ale nie wiem, czy dopiero się rodzi, czy już odchodzi. Czytamy, że proch wraca do ziemi, a duch wróci do Boga, który go dał. Ludzie czytają ten werset i myślą, że słowa, iż duch wraca do Boga, oznaczają, że w momencie śmierci duch człowieka opuszcza jego ciało jako bezcielesne, ale posiadając świadomość dusza. Biblia nie uczy w ten sposób. Biblia uczy, że słowo duch oznacza oddech, który wraca do Boga, który go dał. Użyte tutaj zostało hebrajskie słowo ruach. Powinno się wymawiać gardłowym dźwiękiem. Oznacza ono po prostu oddech. W języku greckim jest to słowo pneuma. Kojarzy się ze słowem pneumonia, czyli zapalenie płuc. Jest tutaj mowa o oddechu, o tchnieniu. Hiob 27:3. Póki staje we mnie tchu i ducha Bożego w moich nozdrzach. Myślę, że nikt nigdy nie modlił się: Panie, wypełnij moje nozdrza Twoim duchem. Ponieważ wszyscy myślimy w tym kontekście o Duchu Świętym, tutaj chodzi jednak po prostu o powietrze. Hiob mówi tutaj: jest we mnie dech życia i Duch Boży w moich nozdrzach. To wszystko. Kiedy więc człowiek umiera, Bóg zabiera moc życia. On tchnął w Adama dech życia i Adam stał się duszą żyjącą. Kiedy umieramy, nasze ciało się rozkłada. Ciało i umysł funkcjonują w oparciu o dech życia, czyli świadome działanie mózgu. Kiedy umierasz, tracisz tę świadomość. Po prostu śpisz. Modliliśmy się, żeby podczas naszego seminarium ani razu nie doszło do jednej z tych częstych w Kalifornii przerw w dostawie prądu. Jeśli ktoś musi to zrobić, to by nie teraz. Gdyby w tym momencie wszystkie światła zgasły, co stałoby się z prądem? Wróciłby do elektrowni. Nie oznacza to jednak, że posiada on świadomość. Dech życia to siła, dar życia. Kolejny dowód znajdujemy w Księdze Koheleta, a także w innych miejscach, gdzie czytamy, że duch życia, który wraca do Boga, nie jest tylko duchem człowieka. Jest to duch ludzi, a także duch zwierząt. Wszystkie one mają dech życia, który wraca do Boga, który go dał. Nie oznacza to jednak, że te małe duszyczki opuszczają na przykład takiego karalucha albo inne stworzenia i wracają do Boga. Oznacza to po prostu, że dech życia wraca do Boga. A co z ludźmi, którzy przeżyli tak zwaną śmierć kliniczną? Człowiek umiera w wypadku samochodowym, a potem jest reanimowany albo podczas operacji jego serce przestaje bić, ale udaje się przywrócić jego pracę. Potem taka osoba mówi: kiedy byłem martwy, miałem wizję. Zostałem wzięty do nieba.
Albo byłem w piekle, ale Bóg postanowił dać mi jeszcze jedną szansę i wróciłem. Ludzie uważają to za dowód na to, iż zaraz po śmierci idziemy do nieba albo do piekła, ponieważ mieli takie doświadczenie. Cóż, nie można opierać teologii na doświadczeniu kogoś, kogo ciało było pozbawione tlenu na stole operacyjnym, ponieważ ludzie mają różne halucynacje. Według mnie interesujące jest to, że jeśli jesteś w kraju chrześcijańskim i ktoś opowiada o śmierci klinicznej, zazwyczaj widzi Jezusa i aniołów. Jeśli jednak jesteś w Indiach, ludzie widzą Krysznę. W Arabii Południowej widzą Mahometa. Jeśli znajdziesz się wśród plemion Ameryki Południowej lub Afryki, oni widzą swoich przodków. Wszyscy oni widzą inne rzeczy. Nie możemy więc powiedzieć, ta osoba zmarła i miała wizję, stąd wiem, jaka jest prawda, ponieważ te wizje są bardzo różne. O co w tym wszystkim chodzi? Co się tutaj dzieje? Przeprowadzono wiele badań na ten temat i odkryto, że kiedy człowiek jest pozbawiony tlenu, według badań z 2010 roku doświadczenie śmierci klinicznej zgłosiło 11 na 23 osoby, które przeżyły zawał serca. Zbadano, że wszystkie te osoby łączą wspólny element. Wysoki poziom dwutlenku węgla we krwi oraz mniejszy poziom potasu, co prowadziło do bardzo obrazowych halucynacji. Badanie opowiadali. Byłem poza ciałem i widziałem, jak mnie operowaliście. To prawda, że niektóre z tych doświadczeń trudno jest zrozumieć, ale nie należy opierać teologii na czyimś osobistym doświadczeniu, zgodnie z prawem i świadectwem, a nie ze snem, który miał twój sąsiad. Pewnego razu miałem sen. W sumie miałem ich kilka. Śniłem, że Jezus przyszedł po mnie. To było Jego powtórne przyjście. I w tym śnie widziałem, że przejechał przez niebiosa samochodzikiem, takim z wesołego miasteczka. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądają takie samochodziki. Mają długie ramię, które dotyka elektrycznego sufitu i w ten sposób się przesuwają. Dla mnie niebo było takim samochodzikiem z nieograniczonym czasem. Zawsze byłem smutny, kiedy mój czas się kończył, bo jako dziecko uwielbiałem nim jeździć i uderzać we wszystkich dookoła. Myśl, że Jezus przyjedzie po mnie takim samochodzikiem, sprawiała mnie w najwyższy zachwyt. Myślicie, że Jezus przyjdzie w taki sposób, bo miałem taki sen? Nie budujcie swojej teologii na ludzkich doświadczeniach śmierci klinicznej. Co według Biblii dzieje się z człowiekiem, kiedy umiera? Gdzie się udaje? Hiob 21:32. Przecie i on zostanie zaprowadzony do grobów. Co czytamy dalej? I pozostanie w gronie umarłych. Zostają w grobie aż do zmartwychwstania. Jan 5:28-29. Jezus mówi, wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. Mówi tutaj o swoim powtórnym przyjściu, głos Archanioła, trąba Boża i wyjdą. Kiedy Pan powróci i wezwie ich swoim potężnym głosem, dopiero wtedy wyjdą z grobów, nie wcześniej. Pytanie siódme. Biblia wyraźnie stwierdza, że król Dawid będzie zbawiony. Czy jest już w niebie? Dobry król Dawid, który zabił Goliata. Człowiek według Bożego serca będzie zbawiony. Posłuchajcie jednak, co mówi Piotr w Dziejach Apostolskich 2. Ma to miejsce po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Wspominam o tym, ponieważ niektórzy mówią, tak, przed zmartwychwstaniem Jezusa ludzie pozostawali w grobach, ale od momentu zmartwychwstania idą prosto do nieba. Chwila. To dzieje się 50 dni po zmartwychwstaniu. Piotr mówi, mężowie, bracia, mogę otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż do dnia dzisiejszego. Kilka lat temu byliśmy w Izraelu przy grobie Dawida, jest tam do dzisiaj. Piotr kontynuuje swoje kazanie. Dawid bowiem nie wstąpił do nieba. Pomyślcie o tym przez chwilę. Dawid zmarł około 1000 roku przed naszą erą. Nie wiem, czy można powiedzieć to jeszcze dokładniej. Jest martwy, jest pogrzebany, nie znajduje się w niebie. Kiedy Dawid umarł, zasnął ze swoimi ojcami. Co się z nim dzieje? Nadal śpi. Jeśli znacie historię Dawida, wiecie, że w starości cierpiał na pewien rodzaj zastoinowej niewydolności serca. Nie mógł się rozgrzać. Przeszukano więc kraj, aby znaleźć piękną młodą dziewczynę, która miała go przytulać. Jej praca polegała na utrzymywaniu go w cieple. Miała na imię Abishag. Była szunamitką. Być może jest to ta sama osoba, o której mówił Salomon w pieśni nad pieśniami.
Dawid w końcu umarł, zasnął. Od tego momentu minęło ponad 3000 lat. Kiedy Jezus powróci, wierzę, że już niedługo, zobaczycie, że Dawid wychodzi z grobu. Dla niego cały ten czas będzie tylko chwilą. Ktoś zapytał mnie o drugi list do Koryntian 5:8. Pastorze, tak, czy nie czytamy tam, że być poza ciałem oznacza być w obecności Boga? Oczywiście, zgadzam się z tym. Kiedy umrzesz jako osoba wierząca, twoja świadomość obudzi się podczas zmartwychwstania do obecności Pana. Będzie to dla ciebie jak mgnienie oka. Zostaniemy pochwyceni w powietrze na spotkanie Pana. Ale to jeszcze się nie stało. Kiedy jesteś martwy, nie masz świadomości upływającego czasu. Dla ciebie to chwila. W 6 rozdziale Ewangelii Jana Jezus wyraźnie podkreśla, że On wskrzesi zmarłych w ostatnich dniach. To jeszcze nie nastąpiło. Niektórzy mówią, cóż, wrócimy po swoje ciała. Dlaczego Bóg miałby to robić? Nie przyjdziemy tutaj po nasze stare ciała. Dlaczego mielibyśmy czekać, aż je dostaniemy? Trafiasz do nieba, gdzie znajduje się drzewo życia, a Bóg mówi, nie możesz z niego jeść, bo nie masz ust ani układu trawiennego. To nie ma sensu. Nigdzie w Biblii nie ma o tym żadnej zmianki. Czy obecnie w niebie znajduje się jakikolwiek człowiek? Tak, i dlatego niektórzy ludzie są zdezorientowani. Mamy szczególne przypadki osób, które znalazły się w niebie. Biblia mówi nam, kto to jest. W Ewangelii Marka 9:1-8 ta historia została opisana również przez Łukasza i Mateusza. Czytamy, że Jezus razem z Piotrem, Jakubem i Janem udał się na wysoką górę. Pojawili się tam Mojżesz i Eliasz i rozmawiali z nim. W jaki sposób dostali się do nieba? Biblia odpowiada na to pytanie. Eliasz został wzięty do nieba w ognistym rydwanie. Eliasz nie doświadczył śmierci. A jak dostał się tam Mojżesz? W liście Judy 9 czytamy, lecz archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór o ciało Mojżesza. Wierzymy, że miało to miejsce 3 dni po śmierci Mojżesza. Biblia nie określa czasu, ale wiemy, że judaistyczna księga apokryficzna pod tytułem Wniebowzięcie Mojżesza mówi, że Pan wzbudził go 3 dni później, żeby Mojżesz mógł zobaczyć, jak Izraelici wkraczają do ziemi obiecanej. Nie ma powodów, żeby w to wątpić. Tak czy inaczej, wiemy, że jest w niebie i rozmawiał z Jezusem. I chodził Enoch z Bogiem i nie było go więcej, bo Bóg go wziął. Chodzili razem każdego dnia. Jesteśmy dzisiaj bliżej mojego niż twojego domu. Chodź ze mną i zostań. I zabrał go do nieba. A potem podczas ukrzyżowania Chrystusa miało miejsce kolejne szczególne zmartwychwstanie. Mateusz 27:52-53. Czytamy, że kiedy Chrystus umarł, było wielkie trzęsienie ziemi i groby się otwierały i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstawało. A wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, trzęsienie ziemi otworzyło groby, weszli do miasta świętego i pokazali się wielu. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. I wszystkie ciała świętych, którzy zasnęli. Czy tak jest napisane? Nie. Czytamy, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstawało. Nie wszystkie. To było małe, lokalne zmartwychwstanie obejmujące tych, którzy przodowali w opowiadaniu o Jezusie. To mógł być Jan Chrzciciel, prorok Izajasz albo inni ludzie, którzy zmarli w okolicach Jerozolimy. Jezus zabrał pierwsze owoce zmartwychwstania ze sobą do nieba, ale ostatecznie zmartwychwstanie jeszcze się nie dokonało. A kiedy wyszli z grobów po zmartwychwstaniu Jezusa, ludzie ich zobaczyli. Pytanie 8. Czy nie jest prawdą, że dusza jest nieśmiertelna i że umiera tylko ciało? Co mówi Biblia? Ezechiel 18:4. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Zatrzymam się tutaj na chwilę. Kiedyś dałem kilkutysięcznej publiczności zadanie. Pokażcie mi chociaż jeden werset w Biblii, który mówi, że mamy nieśmiertelną duszę. Ludzie zaczęli rozglądać się wokół, czekając, aż ktoś się odezwie. Słyszeli kazania na ten temat, pieśni o nieśmiertelnej duszy, więc musi być jakiś werset. Nikt nie podniósł ręki, bo nie ma takiego tekstu. Jan 3:16. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że swego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Mamy 2 opcje. Śmierć lub życie. Bez Jezusa nie ma nieśmiertelności. Pozwólcie, że przytoczę więcej wersetów na ten temat. Ktoś może powiedzieć, no tak, ciało umiera, ale dusza nadal żyje. Nie tak mówi Biblia. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle.
Czy śmiertelny człowiek może być sprawiedliwszy niż Bóg? Księga Hioba 4,17. 1 Tymoteusza 6,15-16. Król królów i Pan panów, jedyny mający nieśmiertelność. Idea, że posiadamy nieśmiertelne dusze, jest utrwalaniem pierwszego kłamstwa, jakie wypowiedział szatan. Co Bóg powiedział w ogrodzie Eden? Nie spożywaj owoców z zakazanego drzewa, bo w dniu, w którym będziesz z niego jeść, z pewnością umrzesz. Ale diabeł temu zaprzeczył. Nie umrzecie. Zauważcie, że nie stwierdził, nie umrzecie, ale na pewno nie umrzecie. Nie umrzecie tak całkowicie do końca. Będziecie nadal żyli, jesteście nieśmiertelni. Będziecie żyli albo w niebie, albo w piekle, albo przejdziecie reinkarnację. Wszystkie te religie powtarzają za diabłem. Tak naprawdę nie umrzesz. Istnieją naprawdę różne teorie na temat tego, co dzieje się po śmierci. Według Biblii tylko Bóg jest nieśmiertelny. Nieśmiertelność to dar, ofiarowany wyłącznie tym, którzy są zbawieni przez Jezusa. Nie otrzymują go wszyscy. Kiedy sprawiedliwi otrzymają nieśmiertelność? W pierwszym liście do Koryntian 15, 51-53 czytamy: Wszyscy zostaniemy przemienieni w jednej chwili w mgnieniu oka na głos trąby ostatecznej. Kiedy więc to się stanie? Ostatnia trąba, przyszłość, wtedy zostaniemy przemienieni. Bo trąba zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni. A to, co śmiertelne, musi przeoblec nieśmiertelność. Kiedy otrzymamy nieśmiertelność? Właśnie przeczytaliśmy. To nie są moje słowa, a większość chrześcijańskiego świata naucza baśni. Słyszymy to cały czas. Sławna osoba umiera. Kilka lat temu zmarł tragicznie Robin Williams. Odebrał sobie życie. W wielu wiadomościach można było usłyszeć komentarze, że poszedł do nieba i tam opowiada Bogu dowcipy, z których Bóg się zaśmiewa. To nieprawda. Robin Williams śpi w grobie, czekając na dzień sądu. Zmarli czekają. Śpią. Kiedy człowiek umiera, nie otrzymuje natychmiast nieśmiertelności, ale czeka na zmartwychwstanie, na nieśmiertelne ciało. 1 Tesaloniczan 4,16. Gdyż sam Pan na wezwanie, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba i zmarli w Chrystusie powstaną najpierw. Kiedy? Gdy Bóg stąpi z nieba. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze jeden werset, którego chyba nie dołączyłem do mojej prezentacji. 1 Koryntian 15, 22. To jest dla mnie taki werset pewniak. Jeśli dla kogoś nie jest on jasny, żaden inny dowód go nie przekona. Paweł próbuje wyjaśnić zborowi w Koryncie kwestię zmartwychwstania, ponieważ mają co do tego wiele wątpliwości, co i kiedy się stanie. Pisze więc, bowiem jak w Adamie wszyscy umierają, wszyscy odziedziczyliśmy naturę Adama, dostaliśmy ciała, które umierają, tak i w Chrystusie, ci, którzy są w Chrystusie, wszyscy zostają ożywieni, każdy zaś w swoim porządku. Najpierw pierwocina, Chrystus, zmartwychwstał 2000 lat temu, następnie ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Kiedy wstaną z martwych? Dopiero przy Jego przyjściu. Pastorze, czy próbujesz mi powiedzieć, że przez te wszystkie lata, kiedy myślałem, że moja mama, tata, dziadek, babcia są w niebie i patrzą stamtąd na mnie, a ja czułem ich obecność, myliłem się? O co tutaj chodzi? Solidaryzuję się z Tobą. Nie chcę nikogo zniechęcić. Przede wszystkim jednak, czy naprawdę chcę, żeby Twoi bliscy patrzyli z góry na to, co dzieje się na ziemi? Pomyśl o wszystkich trudnościach, których doświadczasz. Jak mogliby cieszyć się niebem, widząc, że Ty tutaj przeżywasz trudny czas? To nie byłoby dla nich niebo. Wyobraźcie sobie, młoda matka umiera i zostawia dzieci. Jej mąż ponownie się żeni i okrutna macocha bije jej dzieci, a ona patrzy na to z nieba, w którym powinna dobrze się bawić. Jak mogłaby się cieszyć? Nie byłaby szczęśliwa. Zmarli odpoczywają w pokoju. Bracie Doug, straciłam męża, straciłem żonę i czuję jej obecność i bliskość. Czuję, że dostaję od niego jej znaki. Widzę wiadomość na moim telefonie i wydaje mi się, że to on do mnie pisze. Słyszałem wiele nieprawdopodobnych historii. Oczywiście, że możesz czuć obecność swoich ukochanych.
Mój brat zmarł w wieku 35 lat. Ponieważ był starszy ode mnie, był przy mnie przez całe moje życie. Miałem tylko jednego brata i po jego śmierci czułem się dziwnie, bo nie mogłem już z nim rozmawiać. Czasami czułem się tak, jakbym mógł wziąć telefon i do niego zadzwonić. Mój umysł był przepełniony wspomnieniami o nim. Rozmawiałem z wieloma wdowami i wdowcami. Moi dziadkowie byli małżeństwem przez 70 lat, a nawet więcej, 72 lata. Karen, a twoi dziadkowie? Też 72 lata. Interesujące jest to, że dziadkowie Karen bardzo obawiali się, że jedno umrze wcześniej od drugiego, a umarli tego samego dnia, leżąc razem w tej samej sali. On miał 100 lat, ona 95. Moi dziadkowie byli razem przez cały ten czas. Nie, kochanie, dziękuję. Znowu zaproponowała mi pastylkę na kaszel. Dziękuję. Wdowy i wdowcy odczuwają obecność bliskiej osoby. Rozmawiałem z pewną wdową. Spędzasz całe życie z jedną osobą, rozmawiasz z nią. Ta wdowa powiedziała, czasami wstaję i wołam, Jack, i wtedy przypominam sobie, że już go nie ma. Twój umysł jest wypełniony wspomnieniami o tej osobie i to normalne. Nie oznacza to jednak, że nawiedza cię jej duch albo cokolwiek takiego. Musimy iść za tym, co mówi Biblia, a nie za tym, co czujemy lub odczuwamy, albo nawet doświadczamy. W jaki sposób Biblia wielokrotnie odnosi się do śmierci? Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął. Jezus powiedział, Łazarz umarł. Jednoznaczne stwierdzenie. Najpierw powiedział uczniom, że Łazarz śpi. To dobrze, Panie. Miał gorączkę, skoro śpi, poczuje się lepiej. Nie rozumiecie. Łazarz umarł. Sen to słowo, którego używam na określenie śmierci. Ale ja idę go obudzić. Kiedy przyszedł do grobu, poprosił o odsunięcie kamienia zasłaniającego wejście. Ale oni nie chcieli tego zrobić. Powiedzieli, Panie, już cuchnie, jest bowiem czwarty dzień. Byli realistami, Jezus odrzekł. Zaufajcie mi. Odsunęli kamień, a Jezus zawołał wielkim głosem, Łazarzu, wyjdź. Ktoś stwierdził, że gdyby Jezus nie sprecyzował, do kogo się zwraca, a powiedział jedynie wyjdź, otworzyłby się każdy grób na świecie. Łazarz wyszedł owinięty w bandaże i chusty. Pomyślcie, jeden człowiek umiera i od razu idzie do nieba. 4 dni to chyba wystarczający czas, żeby się tam dostać. Łazarz umiera, idzie do nieba, dobrze się tam bawi, znajduje się w wiecznej szczęśliwości, promienieje szczęściem, nie ma już swojego chorego ciała, a Jezus mówi, to jest mój przyjaciel, sprowadzę go z powrotem. I bach, Łazarz znowu jest w grobie, w pogrzebowych ubraniach, na grzesznym świecie. Kto zrobiłby coś takiego przyjacielowi, sprowadzając go z nieba na ziemię? Nie jest to zbyt przyjacielskie zachowanie. Jest jeszcze jedna rzecz. Nie przegapcie jej. Biblia opisuje sporo zmartwychwstań. Mają one miejsce w Starym Testamencie, na przykład Eliasz wskrzesił chłopca. Pewien człowiek zmartwychwstał, gdy został dotknięty przez kości Elizeusza. Mamy zmartwychwstania również w Nowym Testamencie. Można zaliczyć do tego Pawła, ponieważ czytamy, że został ukamienowany, a on wstał, chociaż myśleli, że nie żyje. Być może Bóg powiedział, ponieważ nie modlicie się o jego zmartwychwstanie, ja po prostu go wskrzeszę. W Biblii jest wiele takich cudów. Gdyby takie wydarzenie miało miejsce dzisiaj, każda stacja telewizyjna na świecie wysłałaby tam swoje kamery. Gdyby ktoś przez 4 dni był martwy, wysłaliby tam swoich reporterów, którzy podsuwaliby mu pod nos mikrofony i zarzucali go pytaniami. Gdzie byłeś? Co się stało? Jak tam było? Dla mnie to kolejny pewnik. Żadna osoba w Biblii, która została wskrzeszona, ani słowem nie wspomniała o doświadczeniu śmierci. Dlaczego? Ktoś może zapytać, a co z przypowieścią o bogaczu i Łazarzu? Przyślijcie to jako pytanie. Może razem z pastorem Rossem wrócimy do tego po zakończeniu naszej prezentacji. Mateusz 27:52. I groby się otwierały i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. To jedna z tych wyjątkowych sytuacji. 1 Tesaloniczan 4:14. Tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie razem z Nim. Kiedy Jezus powróci, umarli w Chrystusie powstaną pierwsi i będą z Jezusem, a potem ci, którzy powstaną żywi, zostaną przemienieni, otrzymają chwalebne ciała i zostaną porwani, aby spotkać ich w powietrzu. Nie będziemy wchodzili tam pojedynczo, ale razem, jako zwycięski pochód, dotrzemy do Królestwa Bożego, które przygotował. Psalm 13:3. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój. Rozjaśnij oczy moje, bym nie zasnął snem śmierci. Śmierć to spokojny sen bez żadnych snów.
Nie musimy się martwić, że zmarły ma świadomość i nas nawiedza. Kiedy człowiek umiera, popada w nieświadomość aż do momentu, w którym zostanie wskrzeszony przez Pana podczas pierwszego lub drugiego zmartwychwstania. Na jednym z następnych spotkań będziemy mówić o milenium z 20 rozdziału Apokalipsy. Bądźcie wtedy z nami, bo powiemy wtedy o różnych zmartwychwstaniach. Skoro czarodzieje, czarownice i wróżbici nie mogą kontaktować się ze zmarłymi, kim są istoty, z którymi się komunikują? Są to bowiem czyniące cuda duchy demonów. Właśnie dlatego zrozumienie tej kwestii jest tak ważne. Pytaliśmy ludzi na ulicach i zauważcie, jak wielu z nich odpowiadało: o tak, wierzę w duchy. Tylko jedna osoba powiedziała, że nie wierzy. Pozostali twierdzili, że istnieje pewna energia, jakieś siły. Telewizja emituje programy, w których pewni ludzie twierdzą, że są specjalistami, że potrafią przejść na drugą stronę i kontaktować się ze zmarłymi. Pamiętam pewną wróżkę, która przez lata występowała w telewizji. Twierdziła, że potrafi nawiązać kontakt ze zmarłymi. Pierwsze słowa, które słyszałeś, kiedy dzwoniłeś na jej gorącą linię, brzmiały: podaj numer swojej karty kredytowej. Jeden z moich przyjaciół, żartowniś, zadzwonił pod ten numer. Medium miało skontaktować się dla niego z osobą zmarłą. Oczywiście zapytano go, jaki jest numer twojej karty kredytowej. On odpowiedział: to ty jesteś jasnowidzem, więc ty mi powiedz. Niedaleko stąd, w Rockland, znajduje się firma świadcząca takie usługi. Pewnego dnia przejeżdżałem obok i chciałem zrobić zdjęcia, żeby umieścić je na slajdzie. Wróżka zauważyła mnie z aparatem, zdenerwowała się, wyszła na zewnątrz i zapytała: czy mogę zapytać, co pan robi? Pan jest jasnowidzem, więc proszę mi powiedzieć. To było trochę bezczelne. Tak czy inaczej, Biblia mówi, że diabeł próbuje oszukiwać. To było niesamowite, kiedy wszyscy dowiedzieliśmy się, że wszyscy, których znasz, mówili o tym w wiadomościach: Hillary Clinton, Nancy Reagan. Wybrałem jedną demokratkę i jedną republikankę, żebyście nie myśleli, iż jestem stronniczy. Ale te dwie pierwsze damy przyznały, że konsultują się z astrologami i jasnowidzami. To trochę upiorne. W Biblii czytamy, że duchy demonów wychodzą do królów ziemi, do przywódców. Dlaczego szatan chce, abyśmy wierzyli, że duchy zmarłych naprawdę istnieją? Ponieważ niektórzy ludzie łatwiej uwierzą w objawienie lub wizję niż w Słowo Boże. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda. Jezus mówi, że to zwiedzenie będzie potężne, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Co byłoby bardziej przekonujące w ostatnich dniach? Oczywiście przed powtórnym przyjściem szatan zamierza podszyć się pod Chrystusa. Teraz działa jednak w inny sposób. Nagle ludzi nawiedzają ukochani zmarli albo duchy, które twierdzą: jestem apostołem Piotrem. Jak wielu ludzi na świecie modli się do świętych? Jak wielu ludzi na świecie modli się do Marii? Czy jakikolwiek werset w Biblii mówi, że Maria jest w niebie? Wiem, że dla niektórych osób może to być wstrząs, ale według Biblii Maria była tylko pobożną kobietą. Jest święta zgodnie z definicją biblijną i spodziewam się, że spotkam ją w Bożym Królestwie. Nigdzie w Biblii nie czytamy jednak, że powinniśmy się do niej modlić. Mimo to słyszymy o objawieniach maryjnych na całym świecie. Ludzie jeżdżą do tych sanktuariów, modlą się w nich i pragną, żeby Maria do nich przemówiła. Jeśli twierdzą, że nawiązali z nią kontakt, kto tak naprawdę do nich przemówił? Jak łatwo jest szatanowi podszywać się pod duchy zmarłych? Czy diabeł jest mistrzem iluzji? Czy on wie, jak wyglądała twoja babcia? Czy zna małe sekrety, o których wiedziałeś tylko ty i twoja babcia? Oczywiście, że tak. Jakiś czas temu był film pod tytułem Niebo istnieje naprawdę, o chłopcu, który pozornie zmarł na stole operacyjnym, a potem wrócił i mówił, że widział niebo i opowiadał o nim. Wszyscy się tym zachwycali. Jeśli przeszukasz internet, znajdziesz wypowiedzi ludzi, którzy mówią: spędziłem 20 minut w piekle, spędziłem pół godziny w niebie. I wszyscy chcą dowiedzieć się czegoś na ten temat. Pokładają w tych doświadczeniach tak wiele zaufania. Nie chcę kwestionować szczerości chłopca, który twierdził, że widział te wszystkie rzeczy. Czy jednak diabeł potrafi ujawniać informacje? Czy może dawać nam sny? Czy Bóg może przemawiać przez osła? Czy diabeł może przemawiać przez węża? Czy szatan może dawać sny? Oczywiście, że tak. Czy on może przekazywać nam informacje? Tak, on może to zrobić.
Jak On nas kusi? Przez naszego ducha. On może ujawnić Ci takie informacje, że ludzie będą się dziwić. Skąd On to wie? Wygląda to bardzo przekonująco i prawdziwie. Czy działalność szatana w ostatnich dniach prowadzona za pośrednictwem złych duchów będzie skuteczna? Bo Twymi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody. Apokalipsa 18:23. Czytamy tutaj o Babilonie i jego czarach. W Apokalipsie 17 mamy pewien obraz Babilonu. Ten werset pochodzi z rozdziału 18. Upadł wielki Babilon i stał się mieszkaniem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego. Są dobre duchy, czyli aniołowie. Jeśli anioł cię prowadzi, to dobrze. Duchy nieczyste to złe duchy, demony, które podszywają się pod ukochanych zmarłych. Kiedyś słyszałem ciekawą historię. Pewna kobieta mieszkała w San Francisco. Oczywiście to tylko anegdota. Mieszkała w San Francisco, a jej syn walczył w Wietnamie. Pewnego dnia otrzymała wiadomość, która przeraziłaby każdego rodzica. Z żalem informujemy, że pani syn zaginął w akcji i został uznany za zmarłego. Jej serce było złamane. Zamknęła się w domu i całymi dniami nigdzie nie wychodziła, opłakując utratę syna. W tamtym czasie nie miała męża. Pewnego dnia otworzyła oczy i po drugiej stronie łóżka zobaczyła stojącego tam syna. Miał na sobie białą szatę i powiedział: Mamo, nie martw się o mnie, u mnie wszystko w porządku, jestem w lepszym miejscu. Była zszokowana. Sama była chrześcijanką, ale jej syn nigdy nie był religijny. Tak naprawdę bardzo martwiło ją jego zachowanie, gdyż odkąd wstąpił do wojska, często brał udział w libacjach alkoholowych. Martwiła się więc, że zginął bez Boga. Wszystko w porządku, Bóg jest dobry, opowieści o piekle nie są prawdziwe, wszyscy idą do nieba. Rozmawiała z nim, a on jej odpowiadał. Przeżyła to doświadczenie i przyniosło jej ono pocieszenie. Była jednak niespokojna, ponieważ wierzyła, że zmarli nie żyją. Miało to miejsce przez kilka kolejnych nocy. Pojawiał się w jej pokoju. Kilka dni później usłyszała dzwonek do drzwi, otworzyła, a tam stał jej syn, tym razem w mundurze, z ręką na temblaku. Zapytała: Co ty tutaj robisz? Nie jesteś szczęśliwa, że mnie widzisz? Zdała sobie sprawę z tego, że naprawdę stoi przed nią jej syn z krwi i kości. Zaczęła się zastanawiać. W takim razie kto ukazywał mi się przez te kilka dni? Syn odpowiedział: To nie byłem ja, a przecież ona z kimś rozmawiała. Czyżby diabeł pomylił bazy danych, że podszywał się pod jej syna? Widzicie jednak, jak szybko on próbował ją oszukać. Apokalipsa 12:9. Wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. To jest główny sposób działania szatana, poprzez fałszywych proroków, fałszywych Chrystusów, żeby w ostatnich dniach zwieść cały świat. Jest to ten sam sposób działania, jaki zastosował wobec króla izraelskiego. Pamiętajcie, co mówi Apokalipsa 16. Trzy duchy nieczyste, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii z ust fałszywego proroka, które wychodzą do królów ziemi, żeby zwieść i zgromadzić ich na bitwę przeciwko ludowi Bożemu. Złe duchy będą w to zaangażowane. Chrześcijanie muszą wiedzieć, czego Biblia uczy na temat śmierci. Nasi zmarli bliscy śpią pięknym, spokojnym snem i nie musimy się o nich martwić. Pytanie 14. W jaki sposób Bóg odnosi się do cudów dokonywanych przez złych aniołów? Czy chrześcijanie powinni w ogóle interesować się światem ciemności? Księga Kapłańska 20:27. Mężczyzna lub kobieta, w których będzie duch czarownika albo wróżbity, poniosą śmierć. Nie namawiam do tego, żebyśmy wznowili procesy czarownic z Salem, ponieważ nie żyjemy w czasach teokracji, ale właśnie w ten sposób Bóg podchodził do wróżbiarstwa. Prawo Lewitów jasno i wyraźnie zabraniało Izraelitom zwracania się do czarowników, jasnowidzów i spirytystów. 1 Tymoteusz 4:1. Odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk demonów. Moje serce jest złamane, kiedy słyszę, jak chrześcijanie mówią: tak, mam astrologa, który jest moim przewodnikiem, albo jest pewne medium, które pomaga mi komunikować się z moim zmarłym bliskim. Biblia ostrzega: trzymaj się od tego z daleka. Efezjan 5:11. A nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Bóg chce, żebyśmy całkowicie unikali tej dziedziny.
Galacjan 5:19-20. A jawne są uczynki ciała, którym są cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary. Czytamy tutaj, że czary należą do uczynków ciała. Próby kontaktowania się ze zmarłymi należą do tej samej kategorii. Jeśli jesteś wierzący, nie musisz obawiać się śmierci. Biblia mówi, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Nie da się zabić chrześcijanina. Chrześcijanin nie umiera. Chrześcijanin zasypia. Czytamy, że kiedy ukamienowano Szczepana, oddał ducha i zasnął. Nikt z nas nie lubi myśleć o śmierci. Bóg sprawia, że chcemy żyć i pozostać przy życiu, ale jako chrześcijanie powinniśmy myśleć o życiu wiecznym. Jesteśmy tak zaabsorbowani życiem na tej ziemi, że zapominamy o życiu, które będzie trwać wiecznie. Apostoł Paweł przeżywał trudności. Znajdował się w więzieniu, czekając na egzekucję i wtedy powiedział, nie mogę doczekać się, żeby odejść i być z Panem, co oznacza, że jego następna myśl pojawi się, gdy zostanie wzbudzony z martwych. Dodaje jednak, muszę zostać tutaj, żeby was zachęcać, ale jestem rozdarty. Był podekscytowany tą perspektywą i napisał, radujcie się. Jezus powiedział, radujcie się, kiedy jesteście prześladowani dla sprawiedliwości. Jeśli ktoś prowadził bogobojne życie, nie muszę się o niego martwić. Spójrzmy prawdzie w oczy. Wszyscy uczestniczyliśmy w pogrzebach, podczas których pojawiają się wątpliwości. Nikt nigdy nie mówi nic złego o zmarłym na jego pogrzebie, zazwyczaj. Zwykle jednak ludzie są bardzo uprzejmi. Wszyscy starają się być tak pocieszający i pozytywni, jak to tylko możliwe. Ale od czasu do czasu zdarza mi się prowadzić pogrzeby osób, które na pewno będą w królestwie i ja to wiem. Kiedyś zostałem poproszony o poprowadzenie pogrzebu żony pastora, który mnie ochrzcił. Razem studiowali ze mną Biblię. Pani Phillips, bogobojna kobieta, miała 93 lata. Pewnego ranka miała osobiste studium biblijne, otworzyła Biblię i podkreśliła werset nie umrzemy. Potem wyszła do ogrodu, dostała udaru i zmarła. Prowadziłem jej pogrzeb, a ona leżała w trumnie. Czasami na pogrzebach trumna z ciałem stoi przed kazalnicą. Patrzyłem na nią, a ona wyglądała tak spokojnie, że jej zazdrościłem. Pomyślałem, następnym, czego doświadczy, będzie wyjście z grobu. Nie będzie miała wtedy 93 lat. Będzie miała chwalebne i pełne witalności ciało. Będzie piękna. Połączy się ze swoim mężem oraz z dzieckiem, które stracili podczas jednej z misji. Ona czeka na naprawdę ekscytujące wydarzenie. Zazdrościłem jej tego. Pomyślałem, że chciałbym zamienić się z nią miejscami. Bo cóż może być cenniejszego niż świadomość, że zasypiasz w Chrystusie? Jako wierzący powinniśmy pamiętać, że jeśli mamy Jezusa, nie musimy obawiać się śmierci. To zachęcająca perspektywa. Biblia mówi, czarownikom dany będzie udział w jeziorze palącym się ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Jaką cudowną moc Bóg oferuje swojemu ludowi? Paweł napisał w liście do Filipian 3:10, aby poznać Go i moc Jego zmartwychwstania. Wszyscy chcemy doświadczyć tej mocy. Dla chrześcijanina życie wieczne nie zaczyna się dopiero w momencie zmartwychwstania. Jezus powiedział, przybliżyło się Królestwo Niebios. Kto ma Syna, ma życie. To zaczyna się teraz. Kiedy przyjmujemy Jezusa, zaczyna się nasze życie wieczne. Oczywiście nadal mamy nasze stare ciała, ale kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Zamykając tę część, przyjaciele, chcę zachęcić was do podjęcia tej decyzji, do powiedzenia, pragnę mieć Jezusa i życie wieczne. Zaproś Go do swojego serca i swojego życia. Czy chcesz przyjąć moc zmartwychwstania, którą oferuje ci Jezus? On uczyni cię nowym stworzeniem. Doświadczysz nowonarodzenia. To zmartwychwstanie ma miejsce nawet teraz, kiedy rodzisz się na nowo i stajesz się nowym stworzeniem. To daje ci pewność, że nie musisz bać się śmierci. Chciałbym pomodlić się z wami na zakończenie tej części. Zostańcie z nami, ponieważ po przerwie pastor Ross i ja wrócimy do was i będziemy odpowiadać na pytania biblijne. Módlmy się. Ojcze w niebie, przychodzimy do Ciebie, ponieważ wiem, że wśród nas są osoby, które usłyszały to poselstwo pierwszy raz w życiu. Niektórzy przyjmą je z radością.
Są jednak tacy, którzy gubią się wśród nowych rzeczy, które poznają. Obdarz ich łaską i spraw, żeby prawda zakorzeniła się w ich sercach. Modlę się, żeby rozpoznali Twoje słowo. Dzielę się z nimi tym, czego nauczali wielcy reformatorzy i chrześcijanie. Proszę o Twoje błogosławieństwo. Spraw, żeby każda z tych osób zaprosiła Jezusa do swojego serca i życia. A wtedy zrozumieją, że już nie muszą bać się śmierci. Obdarz ich pokojem, który przynosi ta wiedza. W imieniu Jezusa. Amen. Zostańcie z nami, przyjaciele. Za kilka chwil wracamy z pytaniami biblijnymi. Gdy w 476 roku naszej ery Imperium Rzymskie się rozpadło, nie zostało pokonane przez jedną pojedynczą potęgę. Zamiast tego kilka barbarzyńskich plemion podbiło Rzym i podzieliło jego terytorium, dokładnie tak, jak przepowiedział Daniel. Jest wiele powodów, dla których Rzym stracił władzę. Po pierwsze, barbarzyńskie najazdy z północy. Po drugie, Rzym wydawał naprawdę mnóstwo pieniędzy. Właściwie Rzym sam się zlikwidował. Miał ogromne problemy wewnętrzne. Wiemy, że kiedy się rozpadał, na terenie Imperium pojawiło się co najmniej 10 barbarzyńskich plemion. To zmusiło cesarza Konstantyna do ewakuacji Rzymu. Przeniósł się na wschód i tam założył nową stolicę swojego cesarstwa, którą nazwał Konstantynopol. 10 z tych pierwotnych plemion stworzyło podwaliny narodów współczesnej Europy. Byli to Ostrogoci, Wizygoci, Frankowie, Wandalowie, Alemanowie, Swebowie, Anglosasi, Herulowie, Lombardowie i Burgundowie. 7 z nich wciąż istnieje w dzisiejszej Europie. Na przykład Anglosasi stali się Anglikami, Frankowie stali się Francuzami, Alemanowie stali się Niemcami, a Lombardowie stali się Włochami. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny garncarskiej, a po części z żelaza, oznacza, że jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może zmieszać się z gliną. Małżeństwa, sojusze, traktaty, wiele państw podejmowało bezskuteczne próby zjednoczenia kontynentu europejskiego. W całej historii pojawiali się przywódcy tacy jak Karol Wielki, Napoleon, cesarz Wilhelm, Mussolini czy Hitler, którzy próbowali odtworzyć chwałę dawnego Imperium Rzymskiego. Jednak prześladowani przez słowa Daniela, jeden nie będzie trzymał się drugiego, wszyscy ponieśli sromotną porażkę. Jak można się było spodziewać, wielu sceptyków twierdziło, że proroctwo posągu było tak dokładne, ponieważ zapewne zostało spisane po tych wydarzeniach. Ale w 1946 roku zaskakujące znalezisko pewnego pasterza wszystko zmieniło. Dzień dobry, przyjaciele. Witamy Was ponownie w części, w której będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Mamy kilka naprawdę dobrych i ważnych wątpliwości dotyczących tematów, które rozważaliśmy podczas dzisiejszego studium. Na początku spójrzmy na kilka pytań, które mamy już na ekranie. Pytanie pierwsze. Proszę o wyjaśnienie wersetu z Ewangelii Jana 11:26. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Niektórzy zastanawiają się, czy słowa nie umrze na wieki odnoszą się do nieśmiertelnej duszy. Powiedziałbym, że ten werset jest wersetem warunkowym. Czytamy, każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Bóg chce, żebyśmy żyli w Nim i wierzyli w Niego. Potrzebujemy obydwu tych elementów. Biblia mówi, że ludzie, którzy żyją w Chrystusie i wierzą w Niego, mają życie wieczne, pozostali tego nie doświadczą. Jezus powiedział, że nie umrze na wieki, a czasami w Biblii śmierć jest określana snem. Tak więc śmierć biblijna to tak naprawdę druga śmierć, która ma wieczne skutki. Prorok Ezechiasz powiedział, a jeśli bezbożny odwróciłby się od wszystkich swoich grzechów i przestrzegałby moich przykazań, nie umrze. Nie oznacza to, że nie umrze po raz pierwszy, ponieważ każdy doświadczy tego rodzaju śmierci, ale nie umrze po raz drugi. Mamy kolejne pytanie. Czy Biblia nie mówi o nieśmiertelnej duszy? Nie. Czasami ludzie patrzą na pewne wersety, na przykład, a dym ich męki wstępuje na wieki wieków. I tak myślą. Przyjaciele, zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków naszego programu, ponieważ będziemy studiować kilka z tych wersetów. Nie chciałbym zbytnio pośpieszyć się z odpowiedzią na to pytanie, więc po prostu zapraszam Was na kolejne prezentacje. Wspomnę jedynie, że w Biblii nie ma ani jednego miejsca mówiącego, że człowiek posiada nieśmiertelną duszę.
Tego dnia, kiedy zjesz z niego, umrzesz. Słowo to oznacza, zostaniesz zniszczony, strawiony, umrzesz, zgnijesz, przestaniesz myśleć, nie będziesz miał mądrości. Jakiego innego słowa Bóg mógłby użyć na określenie tego, że bez niego człowiek przestanie istnieć? Biblia mówi, że tylko Bóg i nikt inny jest nieśmiertelny. To całkowicie jasne. Przed nami kolejne pytanie. Czy werset z 1 Piotra 4,6 nie mówi, że Ewangelia była głoszona umarłym? Przeczytajmy ten fragment. 1 Piotra 4,6. Dlatego więc i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale żyli w duchu na sposób Boży. Apostoł mówi, umarłym głoszona była Ewangelia. Kiedy ktoś powiedział do Jezusa, Panie, pójdę za Tobą, ale najpierw muszę pogrzebać mojego krewnego, Jezus odrzekł, niech umarli grzebią umarłych. Paweł pisze o tych, którzy są umarli w swoich winach i grzechach. Nie chodzi mu o to, że zmarli otrzymują jeszcze jedną szansę. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie jest napisane, postanowione jest ludziom umrzeć, a potem otrzymać drugą szansę, żeby mogli przyjąć Ewangelię. Biblia mówi, dlatego więc i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale żyli w duchu na sposób Boży. Tak naprawdę apostoł mówi więc, że Ewangelia była im głoszona, zanim umarli. Nie mówi o ogłoszeniu jej zmarłym. Mamy kolejne pytanie, bardzo ważne moim zdaniem. Pastorze, czy możesz wyjaśnić przypowieść o bogaczu i Łazarzu? Pozwólcie, że znajdę ten fragment, 16 rozdział Ewangelii Łukasza i wspólnie się nad nim zastanowimy. Pamiętajcie, że jest to przypowieść. Pojawia się tylko ten jeden raz u Łukasza. Nie ma jej w innych Ewangeliach. Jezus opowiedział ją zaraz po tym, jak religijni przywódcy Izraela wzięli go w krzyżowy ogień pytań dotyczących różnych kwestii religijnych. A był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i w cienki len i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzedziały, pragnąc nasycić się z resztek spadających ze stołu bogacza. I stało się, że zmarł ów żebrak i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Zmarł też bogacz i został pochowany. A będąc w piekle, użyte tutaj słowo to Hades, podniósłszy swoje oczy, gdy był w męczarniach, zobaczył z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy bogacz, zawoławszy, powiedział, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swojego palca w wodzie i ochłodził mój język, bo męki cierpię w tym płomieniu. I powiedział Abraham, synu, przypomnij sobie, że odebrałeś dobre rzeczy za swojego życia, a Łazarz podobnie złe. Teraz zaś on ma pociechę, a ty cierpisz męki. A nade wszystko między nami a wami rozciąga się wielka otchłań, aby ci, którzy chcą stąd przyjść do was, nie mogli, ani tamci stamtąd przyjść do nas. A on odpowiedział, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, aby im wydał świadectwo, aby i oni też nie przyszli na to miejsce męki. I odpowiedział mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on odpowiedział, nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, nawrócą się. I powiedział mu, morał całej historii, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Niektórzy twierdzą, że z tej historii wynika, iż ludzie umierają i zaraz po śmierci komunikują się żywymi, a ich głowę zaprzątają sprawy ziemskie. Czy to nie oznacza, że zmarli są świadomi tego, co dzieje się na ziemi i po śmierci idą do nieba lub do piekła? Pytają. Przede wszystkim to jest przypowieść, więc nie możemy rozumieć jej dosłownie. Czy naprawdę wierzymy, że każdy, kto umiera, idzie na łono Abrahama? To jedyny raz, kiedy wyrażenie łono Abrahama pojawia się w Biblii. Historia pokazuje nam człowieka w Hadesie. Pozwólcie, że powiem wam, co oznacza ta przypowieść. W swojej mitologii Grecy mieli Boga o imieniu Pluton, który władał Hadesem. Żydzi pragnęli znaleźć się w towarzystwie Abrahama. Tutaj mamy biedaka, który idzie na łono Abrahama i bogacza, który trafia do Hadesu. Bogacz reprezentuje naród żydowski albo wierzących, którzy mają prawdę, ale nie dzielą się chlebem życia. Biedak to przedstawiciel pogan. Pragnie chociaż okruszka prawdy, który spada z ich stołu, ale oni nie chcą się z nim podzielić.
Jezus mówi, możecie być zaskoczeni, gdy w czasie sądu okaże się, że chrześcijanie albo Żydzi nie dzielili się prawdą, ale poganie i tak znaleźli się w niebie. Z drugiej strony mamy Żyda, bogacza, który trafia do greckiego miejsca męki. Jezus używa tutaj swoistej ironii. Jego słuchacze dobrze rozumieli, o co mu chodzi. Otaczali ich poganie, którzy rozpaczliwie pragnęli spadających żydowskiego stołu okruchów. To wszystko są symbole. Jedna kropla wody nie może ochłodzić czyjegoś języka. Czy Jezus wzbudził zmartwych człowieka o imieniu Łazarz? A oni nadal w Niego nie wierzyli, chcieli Go zabić. Jest to więc tylko przypowieść. Czy to nie byłoby straszne, gdyby ludzie z nieba i z piekła mogli rozmawiać ze sobą nawzajem? To okropna myśl. Jest to więc przypowieść. Jezus użył ich własnej mitologii, żeby nauczyć ich pewnej lekcji. Mamy następne pytanie. Jak mamy przygotować się na Dzień Sądu? Nie musimy martwić się Dniem Sądu. Paweł napisał, bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. W innym miejscu czytamy, doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. I oczywiście bądźcie ostrożni w potępianiu innych, bo jakim sądem sądzicie, takim zostaniecie osądzeni. Wszyscy znamy ten werset. Nie musimy martwić się sądem, jeśli przyjmujemy ofiarę złożoną za nas przez Chrystusa. W codziennym życiu szukamy Jego woli i czynimy to, co podoba się Bogu. Jesteśmy Jego dziećmi i każdego dnia odnawiamy nasze zobowiązanie wobec Niego. Paweł powiedział, że powinniśmy codziennie umierać i każdego dnia rodzić się na nowo. Jeśli doświadczamy nowonarodzenia, zapraszamy Chrystusa do naszych serc i codziennie z Nim chodzimy, nie musimy bać się sądu. Tak. Paweł mówi, że nasze grzechy mogą zostać osądzone wcześniej i przebaczone. To powinno być nasze codzienne doświadczenie. Kolejne pytanie. Apokalipsa 6:10 mówi o duszach pod ołtarzem. Co to za dusze? Cieszę się, że padło to pytanie. Apokalipsa jest pełna symboli. I ten werset również do nich należy. Przeczytajmy od wersetu 9. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa, które wydawali. I wołali wielkim głosem, mówiąc, dokąd, Panie Święty i Prawdziwy, nie osądzisz i nie pomścisz naszej krwi na tych, którzy mieszkają na ziemi? I dana została każdemu z nich biała szata i powiedziano im, aby odpoczywali. Wygląda na to, że znów zasypiają. Jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się poczet ich współsług i ich braci, którzy mają być zabici, jak i oni. Sąd ostateczny przyjdzie w przyszłości. Czy to oznacza, że ludzie w niebie budzą się w swoich grobach i mówią, jak długo jeszcze, a potem znów zasypiają? Nie. W Biblii jest werset, który mówi, że nawet krew Abla woła o sprawiedliwość. Oznacza to, że Bóg nie zapomina. Na tych, którzy prześladowali Jego lud, przyjdzie dzień sądu. W Psalmie 37 czytamy, nie oburzaj się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość, ponieważ ich koniec nadchodzi. Bóg mówi, odpocznijcie jeszcze trochę. Kto chciałby być wołającą w udręce duszą pod ołtarzem? Broń Boże, żeby miał to być realny obraz wszystkich tych dusz płaczących w niebie pod ołtarzem. To woła sprawiedliwość. Ktoś zadał ciekawe pytanie. W Dziejach Apostolskich 2:4 czytamy o napełnieniu Duchem Świętym i mówieniu językami. Czy mówienie innymi językami jest dowodem natchnienia przez Ducha Świętego? Innymi słowy, czy jeśli masz Ducha Świętego, będziesz mówić językami? Dobre pytanie, a do tego bardzo ważne. Kiedy pierwszy raz przyszedłem do Chrystusa, większość czasu spędzałem w kościołach charyzmatycznych z siostrami i braćmi, którzy praktykowali mówienie językami. Im więcej studiowałem Biblię, tym bardziej wierzyłem w dary ducha, w tym w dary języków. Myślę jednak, że ten dar jest często błędnie rozumiany. Nigdzie w Biblii nie przeczytałem, poznacie ich po darach. Jezus powiedział, poznacie ich po owocach ducha. Nie wszyscy posiadają te same dary. Paweł pyta nawet, czy wszyscy mówią językami? Odpowiedź jest oczywista. Nie, niektórzy mają dar proroctwa, inni dar języków. Jedno z naszych spotkań poświęcimy Duchowi Świętemu, ponieważ to również jest temat z Apokalipsy. Wtedy powiem więcej o tej kwestii. Kolejne pytanie. Co stało się z ludźmi, których Jezus wzbudził z martwych? Czy znowu umarli? Tak naprawdę każdy, kogo Jezus uzdrowił, w końcu się zestarzał, zachorował i znowu umarł. Zginął w wypadku albo został zamordowany z powodu swojej wiary.
Jezus nie uzdrawiał ludzi na zawsze. Wszystkie uzdrowienia, które dokonuje na ziemi, mają charakter tymczasowy. Dają nam więcej czasu na to, żebyśmy mogli służyć Jemu i naszym bliźnim. Ostatecznie jednak to uzdrowienie traci swoją moc i ludzie umierają. Nieśmiertelność zostanie nam dana przy powtórnym przyjściu Chrystusa podczas chwalebnego zmartwychwstania. Mamy pytanie zadane przez 14-latka. Czym jest nowe przymierze? Mówiliśmy o tym w czasie studium na temat prawa, ale postaram się krótko to streścić. Stare przymierze zostało zawarte wtedy, gdy Bóg wypowiedział 10 przykazań. Czytamy o tym w Księdze Powtórzonego Prawa 4:13. I oznajmił wam swoje przymierze, które rozkazał wam wypełniać. To jest 10 słów, które napisał na 2 kamiennych tablicach. Wypowiedział dekalog, a lud przyrzekł. Wszystko, co Pan powiedział, uczynimy. Złożyli obietnicę, a potem ją złamali. Bóg powiedział, złamaliście naszą umowę, nasze przymierze. Czynię więc nowe przymierze z domem izraelskim. Nie będzie ono oparte na waszej woli, ale na mojej woli. Zapiszę moje prawo w waszych sercach. Tak więc nowe przymierze zawierane jest wtedy, gdy poprzez nowonarodzenie i moc Ducha Bożego On wpisuje swoje prawo w naszych sercach. Podsumowaniem tego prawa jest dekalog. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. Następne pytanie. Co oznacza wyrażenie umarli w Chrystusie? Czy to jakiś inny rodzaj zmarłych? Kim oni są? Kiedy pierwszy raz przeczytałem to określenie, pomyślałem, co to w ogóle znaczy umarli w Chrystusie? Chodzi tutaj o tych, którzy umarli w wierze w Chrystusa. Umarli wierząc, umierając, pokładali swoją nadzieję w Chrystusie. Umarli w Chrystusie jako przeciwieństwo wszystkich innych. W Biblii mamy tylko 2 kategorie zmarłych. Ci, którzy umarli w Chrystusie, i ci, którzy nie umarli w Chrystusie. Są też 2 oddzielne zmartwychwstania. Będziemy o tym mówić w jednym z kolejnych wykładów. Następne pytanie. Co stało się z Łotrem na krzyżu? Czy tamtego dnia trafił do nieba? Dobrze, że mamy tutaj te wszystkie wersety i możemy je skomentować. W Ewangelii Łukasza 23 czytamy, że kiedy Chrystus umierał na krzyżu, jeden ze złoczyńców odwrócił się do Niego i poprosił, Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Twego Królestwa. Być może Duch Święty pracował nad jego sercem. Słyszał słowa Jezusa. Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Fragment psalmu 22, w którym czytamy dalej, przebodli moje serce i moje nogi. Jego umysł został poruszony przez ducha, spojrzał na napis nad głową Jezusa, król żydowski, i zrozumiał, że ma przed sobą Mesjasza. Powiedział do swojego towarzysza, który urągał Jezusowi, i ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ponosisz? Ten człowiek nie zrobił niczego złego, a my dostaliśmy to, na co zasłużyliśmy. Publicznie pokutował, wyznał swoje grzechy i powiedział, Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Twego Królestwa. A Jezus odrzekł, doprawdy mówię Ci dziś, będziesz ze mną w raju. I ludzie zaczęli się zastanawiać, czy powiedział, doprawdy mówię Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Nie mógł mieć tego na myśli. Tłumacze postawili przecinek w złym miejscu i werset ten zaczął brzmieć, jakby miał znaleźć się w raju z Jezusem tego samego dnia, że kiedy Maria próbowała złapać Jezusa po jego zmartwychwstaniu, on powiedział do niej, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Jak więc w piątek po południu Łotr mógł być z Jezusem w raju, skoro sam Jezus jeszcze tam nie był? Werset ten oznacza po prostu, że Chrystus daje mu obietnicę. Doprawdy mówię Ci dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju. Dzisiaj składam Ci tę obietnicę, chociaż nie wyglądam jak Pan. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, nikt nie nazywał Go Panem. W tej chwili nie wyglądam jak ktoś, kto posiada królestwo, ale tak jest. Obiecuję Ci dzisiaj, przy świadkach, że będziesz ze mną w raju. Nacisk został położony nie na tym, że tamtego dnia znajdzie się w raju, ale na tym, że tamtego dnia została dana obietnica. Mamy kolejne pytanie. Co stało się z Marią i apostołami? Czy są teraz w niebie? Nie. Biblia mówi, że umarli i śpią. Mówiliśmy już o Marii. Niektórzy powiedzą, w takim razie do kogo ja się modliłem? Cóż, Bóg słyszy twoje modlitwy. Myślę, że na świecie jest wielu szczerych katolików i innych ludzi, którzy modlą się do świętych albo do Marii, myśląc, że to właściwe. Bóg zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jest miłosierny dla wszystkich ludzi. Rozumie wołanie naszych serc, ale Marii nie ma w niebie. Nigdzie w Biblii nie zostało powiedziane, że mamy się do niej modlić. Mamy modlić się do Boga w imieniu Jezusa.
Maria, podobnie jak inni, zmarła, prawdopodobnie w Antiochii. Apostoł Jan opiekował się nią aż do jej śmierci. Została pochowana, nikt nie wie, gdzie jest jej grób. Istnieją legendy o tym, że została wzbudzona z martwych i zabrana do nieba. Nie ma tego w Biblii, to tylko tradycja. Zasadniczo idea czczenia Marii narodziła się z innych tradycji, które pochodzą z religii rzymskiej i greckiej i zostały w jakiś sposób wkomponowane w mariologię. Patrząc więc na tekst Biblii, kto znajduje się w niebie? Oczywiście chodzi nam o ludzi. Wspomnieliśmy w naszej prezentacji o Eliaszu, Mojżeszu, Enochu, ludziach, którzy zmartwychwstali w czasie zmartwychwstania Jezusa. Mateusz 27 mówi, że wyszli z grobów. Być może są inni, ale Biblia nie wspomina nikogo innego. Ostateczne zmartwychwstanie jeszcze nie nastąpiło. Apostołowie czekają w swoich grobach. Nawet Paweł powiedział, że oczekuje powrotu Chrystusa jako błogosławionej nadziei, która wypełni się, gdy On powtórnie pojawi się na ziemi. A przecież Paweł nadal jest w grobie. Następne pytanie. Jak to możliwe, że każde oko ujrzy Jezusa, kiedy przyjdzie po raz drugi, skoro ziemia jest okrągła? Świat stanie się przezroczysty i będziemy w stanie przez niego patrzeć. Nie. Myślę, że nigdzie w Biblii nie czytamy, że wszyscy ludzie zobaczą Jezusa równocześnie. Ja wyobrażam sobie dzień Jego przyjścia w ten sposób, że pojawia się na wschodzie i mknie dookoła ziemi. Umarli zmartwychwstają, w ślad za nimi żywi zostają przemienieni, tak jak Eliasz otrzymują chwalebne ciała. Spotykają Pana w powietrzu. Trochę jak taki odkurzacz, który okrąża całą planetę i wraca. Tego dnia zobaczy go każdy człowiek. Niekoniecznie oznacza to jednocześnie. Ludzie często zabijają mi ćwieka, kiedy mówią, a co z tymi, którzy znajdują się w międzynarodowych stacjach kosmicznych? Zostają zabrani jako pierwsi, jeśli będą gotowi. Mamy następne pytanie. Skoro niegodziwi umrą po raz pierwszy, dlaczego zostaną wskrzeszeni, żeby umrzeć znowu? Dlaczego po prostu nie zostaną martwi? Będziemy o tym mówić w jednej z prezentacji. Biblia mówi, że zostaną wzbudzeni i osądzeni, bowiem my wszyscy musimy pokazać się przed Trybunałem Chrystusowym i zdać sprawę ze swoich czynów. Badany będzie zapis naszego życia. Chrystus powiedział, że rzeczy uczynione w ukryciu zostaną ogłoszone na dachach. Jeśli nasze grzechy nie zostaną zmyte krwią, mam nadzieję, że moje zostaną, bo nie chciałbym, żebyście się o nich dowiedzieli, każdy zostanie osądzony. Zostaną wzbudzeni z martwych, staną przed sądem i każdy zostanie ukarany zgodnie z tym, na co zasłużył. Następne pytanie. Czy zmarli bliscy, którzy ukazują się ludziom, to demony? Byłbym ostrożny ze stwierdzeniem, że za każdym razem, gdy ktoś ma wrażenie, iż jego ukochany zmarły próbuje się z nim skontaktować, jest to działanie szatana. Jak wspomniałem wcześniej, czasami są to po prostu nasze wspomnienia o tej osobie i wydaje nam się, jakby wciąż z nami była. Czasami doświadczamy déjà vu. Naukowcy twierdzą, że jednym z powodów, dla których doświadczamy déjà vu, jest to, że nasz podświadomy umysł może na przykład uchwycić scenę w pomieszczeniu, zanim zarejestruje ją nasza świadomość. Wchodzisz do pokoju i myślisz, to wygląda znajomo, ponieważ twoja podświadomość zdążyła już to przetworzyć, zanim twoja świadomość w ogóle to złapała. Trochę jak echo. Niektórzy ludzie mogą więc mieć wrażenie obecności ukochanej osoby i nie zawsze jest to diabeł. Jeśli jednak otrzymują wiadomości, ktoś do nich pisze, to jest problem. Kolejne pytanie. Co z ludźmi, którzy modlą się za swoich zmarłych bliskich, mając nadzieję, że w ten sposób pomogą im dostać się do nieba? Dobre pytanie. Zdaję sobie sprawę, że niektóre religie proponują modlitwę za duszę ludzi zmarłych, ale nigdzie w Biblii nie czytamy o otchłani albo czyśćcu. Kiedy człowiek umiera, czeka na sąd. Zapis jego życia już się nie zmienia. Teraz mamy wyznaczony dla nas czas, żeby wybrać Pana. Jeśli ktoś za życia nie podejmie decyzji dla Chrystusa, jego przeznaczenie nie zostanie zmienione przez to, że ktoś inny się za niego pomodli lub zostanie za niego ochrzczony. Wiem, że może to być szokujące, ale nie możesz prowadzić bezbożnego życia, a potem powiedzieć, chcę, żeby moi krewni złożyli dużą ofiarę na Kościół,
i zapalili za mnie świeczkę, bo wtedy pójdę do nieba. Według Biblii każdy człowiek otrzyma zapłatę stosownie do tego, co sam czynił. Czytamy o tym w Ezechiaszu 18. Sprawiedliwość pozostanie przy sprawiedliwym, a bezbożność pozostanie na bezbożnym. Jeśli człowiek ma bezbożnego syna, nie będzie za niego sądzony, a syn nie będzie sądzony za bezbożnego ojca. Bóg zapowiedział, że będzie sprawiedliwie sądził każdego człowieka na podstawie jego uczynków. Mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Dlaczego to, w co wierzymy w kwestii śmierci i zmarłych, jest takie ważne? Czy to naprawdę ma znaczenie? Zrozumienie tej kwestii jest bardzo ważne, ponieważ pomoże nam uniknąć zwiedzenia w ostatnich dniach. Jeśli zaczniemy dostawać wiadomości, albo przywódcy zaczną dostawać wiadomości od ludzi z drugiej strony, musimy mieć świadomość, że, jak mówi Biblia, są to złe duchy, które poprzez spirytystyczne manifestacje będą zwodziły świat w dniach ostatnich. Więc tak, zrozumienie tego jest ważne dla chrześcijan. Chyba taka jest natura człowieka, że jesteśmy bardziej skłonni wierzyć w doświadczenie nawiedzenia, w wiadomość z tamtego wymiaru, niż wierzyć temu, co mówi Biblia. Bóg ostrzega nas, żebyśmy nie opierali naszej wiary na takich doświadczeniach. Saul pokładał większe zaufanie w tym, co powiedziała wróżka, niż w słowach Boga i rzucił się na własny miecz. To bardzo niebezpieczne. Bóg mówi, nie angażuj się w czary i bezowocne uczynki ciemności. Ciekawe jest to, że mówimy o tym właśnie dzisiaj. Ten odcinek jest emitowany na żywo 31 października. Kiedy jechałem tutaj, musiałem omijać poprzebierane dzieciaki z cukierkami. Wszystkie domy są udekorowane kośćmi i duchami. Biblia ostrzega nas, że w ostatnich dniach oszustwa szatana będą tak doskonale przygotowane, żeby zwieść również wybranych. Musimy więc mieć świadomość tych rzeczy. Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy na kolejne studium. Dowiemy się, co Apokalipsa mówi na temat jeziora ognia i bezbożnych. W tej kwestii istnieją dwa odmienne poglądy, a my spróbujemy znaleźć biblijny środek. Bądźcie z nami i zaproście waszych przyjaciół.